musimy to przetrwać. Tę najbliższą parolatkę, w zeszłym roku mówiłem pięciolatkę, bo powiedział pan Michael Flynn, były szef DIA, Defense Intelligence Agency, bezpieki wojskowej amerykańskiej, powiedział na pewnym odczycie, w pewnym wystąpieniu, ale publicznym, powiedział, za 5 lat Bliski Wschód będzie zmieniony nie do poznania. Ja sądzę, że obraz przemian w Europie Środkowej ma być w zamierzeniu naszych oberscenarzystów lustrzanym, może krzywym odbiciem tego, co dziać się będzie na Bliskim Wschodzie. A zatem dobra nasza, wystarczy przetrwać 5 lat. Do 5 lat musi się też rozstrzygnąć sprawa wojny chińsko-amerykańskiej. To się musi rozstrzygnąć do 5 lat, bo po prostu za duży bagaż, za duża koncentracja sprzętu militarnego, mobilizacja żołnierza, tego się nie da ciągnąć latami. Jakoś się to rozstrzygnie. Albo będziemy mieli z wojny zimnej gorącą, albo będziemy mieli pierdyszkę, jakiś reset, resetu, resetu. Co w tym dobrego dla nas? Otóż proszę Państwa, tyle w tym dobrego, że jeśli ktoś dzisiaj będzie Wam mówił, na przykład tłumacząc, że są naciski i trzeba spełnić te roszczenia, bo taka jest sytuacja, takie są determinanty, takie jest status quo geopolityczne, to nie wierzcie mu. Ponieważ świat za 5 lat będzie zmieniony nie do poznania. I jeśli ktoś decyzje skrajnie niekorzystne dla Polski, wymierzone w polską suwerenność, polską rację stanu, chce opierać na takim fałszywym założeniu, że status quo obowiązuje i będzie obowiązywać wiecznie, to się myli. Myli albo kłamie. Świat się zmieni, a więc nie ulegajmy szantażowi aktualnej mądrości etapu.